Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających. A rozdział zaczynamy od tego, że Franki odwołuje poszukiwania reszty załogi Słomianych, co zadziwia gigantów. Generalnie Franki i reszta postanawiają poczekać na resztę na Elbafie, bo są pewni, że oni żyją, tylko gdzieś po prostu trafili. Z czym olbrzymy się godzą i ustanawiają kurs na Elbaf oraz chcą celebrować powrót na łono ojczyzny. Lecz skończyły się już im trunki i jedzenie na statku i nie mogą tego zrobić. Przechodzimy do drużyny Luffy'ego, którzy wyszli już z jakiegoś zamku na zimowym wzgórzu i podziwiają widoki krainy gigantów, narzekając przy okazji, że jest bardzo zimno. I zaczęli iść mostem zwodzonym w nieznanym kierunku, lecz w międzyczasie tym samym mostem w ich kierunku zmierza Goldberg i Gerd, podwładni Hyrulina z wielkiej floty Słomianych Kapelusza, na co nasza ekipa postanowiła się ukryć, nie wiedząc, że tak naprawdę mają przed sobą swoich własnych podwładnych. Gerd i Goldberg narzekają na to, jaki jest Road i dlaczego w ogóle Hyrulin wziął go do załogi, ale niestety nie mogą odmówić mu jego umiejętności nawigatorskich i zmierzają oni w stronę jego zamku, ponieważ sowa należąca do Gerd widziała niby jakichś tam intruzów i mają polecenie ich przechwycić. I owa dwójka zakłada, że Road po prostu ich przytrzymuje, jak to zwykle ma w zwyczaju. Jeśli znajdą potencjalnych intruzów, to poinformują o wszystkim starszego Jarla. Starszy Jarl to chyba był w retrosach Big Mamy, ale tutaj do końca nie pamiętam. A wracając do historii, to nasi po podsłuchaniu rozmowy są podjarani, bo faktycznie są na Elbaf. No i Słomiani postanawiają iść dalej mostem, a Goldberg i Gerd docierają do zamku Rouda. Zoro oczywiście ponagla, by iść jak najszybciej przez ten most, bo nigdy nie wiadomo, ilu gigantów jeszcze może tym mostem sobie po prostu iść. Zwrócona jest również uwaga na to, że w lesie pod nimi są ogromne wilki. Lecz nagle w trakcie wędrówki przez most Luffy dostaje gęsiej skórki i wyczuwa coś podejrzanego czy dziwnego głęboko pod mostem. Pomimo zaniepokojenia i sprzeciwu załogi, skacze on w dół z mostu sprawdzić, co to jest. Tymczasem my wracamy do reszty załogi, będącej na statku Dogiego i Brogiego, gdzie aktualnie jest czytana poranna gazeta przez Robin, w której piszą, że wcześniej wspomniana dwójka powróciła po 100 latach i pomogła zabić doktora Vegapunka, imperatorowi Luffy'emu i ich nagrody wynoszą aktualnie 1,8 miliarda berry, co zadziwia obu kapitanów. Wedle słów Robin, w ciągu ostatnich 100 lat nagrody poszły mocno do góry, więc nie dziwi już nikogo, że zostali tak mocno wycenieni. Ogólnie wszyscy narzekają na to, że gazety w ich świecie często zmieniają narrację i kłamią. Lilith nawet żartuje, że ostatecznie Słomiani ją zabili. Co bardzo ciekawe, Franki i reszta załogi zwracają uwagę na zdjęcie Luffy'ego z krzyżem na ręce. Jest to identyczny krzyż, gdzie Słomiani żegnali się z Vivi. Natomiast Robin zapytała wszystkich, czy Luffy w swojej formie wolności zawsze miał taki krzyżyk na ręku, ale nie dostała od nikogo żadnej konkretnej odpowiedzi, sama twierdząc, że po prostu wygląda on dla niej znajomo. Tymczasem Tori zmienia temat i podnieca go fakt, że Luffy ma już ten sam status co Shanks i nawet służy mu Hyrulin, który okazuje się synem byłego króla Elbafu, lecz został on na wyspie, by mieć oko na cały Elbaf z powodu problemów wewnętrznych i zamiast niego przybyła obecna ekipa olbrzymów. Ale co to za problemy, zapytacie? Okazuje się, że jest jeszcze jeden książę zwany Przeklętym Księciem i wszystkie kłopoty się zaczęły, gdy Dogi oraz Brogi zniknęli. Owy książę został skazany na ukrzyżowanie i został aktualnie uwięziony za morderstwo własnego ojca, króla Haralda. Zabił go, ponieważ chciał przejąć diabelski owoc przekazywany w rodzinie królewskiej od pokoleń. A tym księciem okazuje się Loki z Mora Elbafu, której wstydzą się giganci. Pada nawet stwierdzenie, że jeżeli kiedykolwiek ucieknie on, to będzie koniec wszystkiego. A tymczasem
czasem Luffy, który już chyba zszedł na dno, nie wiem czego, chyba lasu, napotyka Lokiego, który przedstawia siebie jako kolejnego samozwańczego Sangoda, który spowoduje koniec świata. Oczywiście Gumiak przedstawił się pierwszy i zapytał, co to za miejsce. Otrzymał odpowiedź, że to jest kolebka wojny i kraina wojowników, czyli Elbaf. Tym kończymy rozdział. Ocena ode mnie 9 na 10. Fantastyczny chapter. Pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć, to inflacja. Pokazuje to, że od 100 lat zagrożenie ciągle rosło. Zagrożenie dla rządu bez przerwy rosło i nic dziwnego, że te nagrody zaczęły iść bardzo mocno w górę. Podejrzewam, że kluczowym takim momentem, gdzie nagrody zaczęły iść już naprawdę w miliardy, to wtedy, gdy Roger zaczął szaleć i został królem piratów. Myślę, że to był taki moment, w którym można śmiało powiedzieć, że ta inflacja zaczęła postępować. Bo z ery Rogera można powiedzieć, że powstała taka ekipa piratów, która rządziła morzami przez lata aż do teraz, której rząd nie był w stanie zwalczyć. I też nie jest powiedziane, że system Yonko był od zawsze, od tych 800 lat. Podejrzewam, że to jest dosyć świeży wytwór i myślę, że Roger, a wcześniej Rox byli takimi przełomowymi postaciami, gdzie nagrody właśnie zaczęły iść mocno do góry. Druga kwestia to Loki. Jego wygląd jest obłędny. Samo Elbaf wygląda wspaniale. Zastanawia mnie, czemu on chce końca świata. Wszystko wskazuje na to, że będzie on antagonistą tego arku, ale może miał dobry powód do zabicia ojca. W sumie też jest to ciekawe, że Hayrudin jest synem króla. Sam syn króla, który padł od Gird dwójki Luffy'ego, służy Luffy'emu, także jakby Hayrudin został królem, to Luffy ma Elbaf pod sobą? Tak to przynajmniej wygląda, także zapowiada się ciekawie. Dużo nowych wątków zostało otwarte, co mnie bardzo cieszy. Poza tym to jest ten Loki, który chciał się ożenić z córką Big Mamy? O co tutaj chodzi? Z jednej strony jakiś romantyk, teraz samozwańczy Sangot, który chce zniszczyć świat. Nie bardzo rozumiem koncept postaci Lokiego. Już mnie fascynuje. Jest taka podwójna sprzeczność. Już jest taki dualizm. Także nic tylko warto obserwować. Zastanawia mnie też, czy Harald jest nawiązaniem do Haralda Hardrady. Tak zwany ostatni Wiking, jakby ktoś nie wiedział, czyli Harald III Srogi, król Norwegii. I zginął on w bitwie pod Stamford Bridge w 1066 roku podczas inwazji na Anglię. Także podejrzewam, że to może być faktycznie nawiązanie do tego Wikinga, czy króla. No i ciekawe, co z Odynem i Thorem. Ciekawe, czy ich Oda w ogóle użyje. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że tak. Aż żal marnować tak słynne postacie, żeby nie wystąpiły w swojej własnej mandze. No i też kwestia Roda pozostaje tak trochę, myślę, że bardziej wyjaśniona. Wychodzi na to, że jest on dalej w załodze Hayrudina, tylko po prostu bardzo nie podoba mu się decyzja służenia Słomianym. I tutaj pytanie, czy dojdzie do konfliktu wewnętrznego pośród Olbrzymów? Jeżeli tak, to jeżeli Loki by się uwolnił, to Rod dołączy do Lokiego? Nie wiem, mam wrażenie, że Oda będzie parł do jakiejś wojny domowej. Wszystko na to wskazuje. Znaczy wszystko, przynajmniej na ten moment, tak mi się wydaje, to są moje osobiste przypuszczenia. Czy mam rację? No, nie mam pojęcia. Przekonam się w przyszłości. Dajcie znać, co myślicie. Ja będę Kapelusznik i na razie.